Tak, rzeczywiście jesteśmy w Łęgnowie Wsi, to jest osiedle w Bydgoszczy i to jest właśnie w tym momencie najsłynniejsze gniazdo bocianie w Polsce, bo ono już ma właściciela po zimie. Bocian Maciek tutaj się pojawił, jest wielkie poruszenie w miejscowości, bo wreszcie jest słynny mieszkaniec, sąsiad pani Renaty, pani Renata Włazik, tak. Dzień dobry, jest pani tutaj mieszkanką. Jak wyglądało to spotkanie z dawnym przyjacielem? Dzień dobry, no ja mogę być bardzo szczęśliwa, bo jako jedna z pierwszych bydgoszczanek zobaczyłam właśnie tydzień temu, 8 lutego, bociana. Najpierw moja mama usłyszała klekot, a po chwili po prostu dostaliśmy informację, że już właśnie przyleciał, pomimo że ta wcześniej tutaj był, nie widział. Za moment tak w okolicach godziny 14 przyleciałam, że tak powiem, z aparatem, porobiłam zdjęcia. Bocian jak zwykle dał się sfotografować, bo to uwielbia. Myślę, że to jest taki celebryta, bo nadstawia się z każdej strony. Pani rodzina od 93 roku archiwizuje materiały na temat tej bocianiej rodziny, to rozumiem, że od zeszłego wtorku wielka radość. No niesamowita radość. Ja też umieściłam te zdjęcia na portalu społecznościowym. No to po prostu zainteresowanie przeolbrzymie. Wszyscy zadowoleni, że ten pierwszy objaw wiosny już jest. Myślę, że wszyscy, którzy płacą też rachunki za ogrzewanie, się niesamowicie ucieszą, że będzie cieplej. I będzie taniej, tak. To już można w Bydgoszczy ogłosić. Będzie pewnie lepszy przyrost naturalny. A więc Bydgoszcz jest przesądna. Dawid Kilon jest ze mną, również ornitolog tutaj miejscowy. Pan dobrze zna tego osobnika Macieja, Wojciecha, różnie go nazywają. Tak, cała Polska go zna. Cieszymy się, że właśnie Bydgoszcz ma tego bociana, który jako pierwszy zawsze przylatuje na gniazdo. Natomiast... Czy z nim coś jest nie tak? No nie, właśnie musi być w pełni sił, skoro jest w stanie tak szybko przylecieć, tak? Musi być w dobrej kondycji. No nie wiemy tak naprawdę, czy on zimuje w Afryce, bo te ptaki z Afryki to tak no, za dobry miesiąc powinny u nas się pierwsze pojawić, ale może zimuje gdzieś w Turcji, a może gdzieś tutaj w najbliższej okolicy. Trzeba cały czas tą sytuację porządnie zbadać. Natomiast... Nawet jeśli na wakacje jeździ na bliską zagranicę, no to jednak coś daje mu znak, że pora wracać, bo wiosna nadchodzi. Tak, wiosna nadchodzi, to co to widać, słychać, bo wystarczy teraz posłuchać, odzywa się Bogatka, już pięknie śpiewa głosem godowym, a jak pojedziemy sobie właśnie w teren, to zobaczymy wiosnę. Żurawie, czajki, skowronki, także wystarczy tylko spojrzeć w niebo, żeby zobaczyć właśnie przedwiośnie. Na razie on tutaj jest sam, ale czeka na resztę, także swoją rodzinę. No myślę, że tak, na pewno. Kiedy rodzina dołączy? Rodzina myślę, że dołączy gdzieś, pewnie będzie to w pierwszy marzec, tak? 2-3 tygodnie później, niekiedy do miesiąca. W zeszłym roku musieliśmy za panią czekać koło miesiąca. Pani nie ma jeszcze imienia, więc może jakiś konkurs byśmy zrobili na imię dla pani. Poza tym ja bym bardzo chciała, żeby też inni mogli się cieszyć tym szczęściem i na przykład, żeby tutaj była umiejscowiona kamera. Można było na żywo podziwiać. Bydgoszczaninem Małkiem Grabowskim bardzo się o to staramy, więc, ale szukamy jakiegoś wsparcia, sponsora, więc może telewizja nam też w tym pomoże. Dobrze. W jaki sposób przyjaźnicie się tutaj mieszkańcy z rodziną bocianią? To znaczy moja mama od 93 fotografuje, robi różne zdjęcia i tutaj jest... Ja słyszałam, że pani też miała tutaj różne spotkania z tymi bocianami. No mnie kiedyś bocian niesamowicie zaskoczył. Miałam jakiś taki smutniejszy dzień, odwoziłam dziecko do szkoły, no bo tutaj niestety nie ma chodników, jest niebezpiecznie i trzeba dzieci odwozić, żeby się nic nie stało. I ja wyjeżdżam z córką, a bocian tak przed nami wylatuje, rozpiął te skrzydła. Powiem tak, to jest widok niezapomniany. Jeżeli ma się go na wyciągnięcie prawie ręki, a skrzydła są szersze niż samochód, bo to prawie 2,5 metra ponad. To jest cudowny widok i tak naprawdę chciałabym, żeby wszyscy mogli go to podziwiać, to zobaczyć. A w ogóle jak jest okres godowy u bocianów, to już w ogóle tutaj w Łęgnowie też się dzieje. A więc Łęgnowo ogłasza koniec zimy. Łęgnowo i Bydgoszcz już mówią, że wiosna zbliża się tutaj, na tym słupie. Wiosna już jest. Ale akurat teraz poszła zjeść śniadanie. Co z tą wiosną, pytają wszyscy. Na bydgoskim osiedlu Łęgnowo Wieś znają odpowiedź. Przybyła wraz z bocianem Maćkiem. Maciek to szybki Bill, przybywa przed innymi, pojawia się w lutym. Niemal od 20 lat miejscowi prowadzą kronikę, w której odnotowują jego przyloty. W tym roku Maciek też nie zawiódł. Ustawiał się do zdjęć, bo to jest taki, myślę, bocian celebryta. Dał mi się sfotografować z każdej strony, nawet, że tak powiem, i na gnieździe, potem przeleciał na słup. Pionier zimowych przylotów ma zasługi dla okolicy, nie tylko w dziedzinie kronikarstwa. Cztery wesela i bocianie gniazdo.
od razu się chłopacy zaczęli z wioski żenić. Tradycją jest też, że Maciek czeka na ukochaną. Na osiedlu liczą, że pani Maćkowa nie będzie się wybierać do Bydgoszczy jak sójka za morze, bo u Maćka już przecież wiosna w sercu.